Dzisiaj kolejny filmik po polsku, no bo w sumie nie wiem dlaczego, bo myślałem, że zrobię taką luźną, może rozmowę, nie? Powiem tak, parę osób w komentarzach zdziwiło się, że jestem z Polski, no więc postanowiłem, że może troszeczkę więcej po polsku będę nagrywał, bo też tam się jakieś komentarze pojawiły, że może powinienem coś więcej po polsku nagrywać, no to proszę bardzo. Oto kolejny filmik po polsku. W zasadzie filmiki ASMR po polsku lubię nagrywać, ale wtedy, kiedy po prostu siedzę i mówię o wszystkim i o niczym. Czajcie balę. Bo jakoś mi tak jest łatwiej mówić o niczym niż jakiś konkretny filmik na jakiś konkretny temat robić, chociaż zdarzyły się, że robiłem filmiki w jakichś tam konkretnych tematach typu dentysta czy lekarz. Bardzo podobał mi się lekarz, muszę więcej zrobić takich śmiechowych filmików. Dzisiaj w sumie nie wiem, filmik tak o wszystkim i o niczym, bo pomyślałem sobie, że pochwalę się. No może nie do końca pochwalę, ale chciałbym wam pokazać. A w sumie nie wiem po co, ale nie mam jakiegoś specjalnego pomysłu na filmik po polsku, więc opowiem może o zegarkach, które posiadam. Casio. Mam ich aż 3. Więc jakiś to temat jest. Więc tak, może zaczniemy od tego. Pierwszy Casio, który kupiłem, to jest taki model. Już wam pokazuję bliżej. O, tak widzicie. O, widać. Prawda, widać. To jest model W800H. Jest taka, że jak miałem oryginalny pasek, to ta klamra tutaj i ten cyndzelek, sorki, że patrzę w górę, ale mam tutaj nie screen, no jak to po polsku się mówi, ekran i widzę mi po prostu łatwiej. Ten cyngiel tutaj, miałem problem, żeby dostosować zegarek, bo raz zapinałem go bodajże na drugą dziurkę, raz na trzecią, raz na czwartą, na drugą nie, na trzecią i na czwartą. I któregoś razu zapiąłem go niechcący na drugą, było za ciasno i nie mogłem go zdjąć za bardzo i łamał mi się ten właśnie cyngielek. Byłem u zegarmistrza, ale nie miał oryginalnych pasków. A że miałem w domu jakiś taki, nie, on chyba miał ten, chyba, albo on miał ten po prostu u siebie w sklepie, albo ja przyniosłem z domu jakiś, który znalazłem i po prostu poprosiłem go, żeby założył. W każdym bądź razie ten zegarek ma, no oczywiście one nie są oryginalne, nie, one są produkowane w Chinach. Ten zegarek, czekaj, ile ja już go mam? Ja już go mam chyba 4 bądź 5 lat. Może nawet już w okolicach, nie, 6, może nie, 4-5, jakoś tak, tak bym powiedział. To kupiłem sobie ten zegarek do pracy, jak zatrudniałem się w mojej, w sumie obecnej teraz pracy. Ja nigdy nie nosiłem zegarków, bo jakoś nie miałem po drodze z tym, aż w końcu pomyślałem sobie, no dobra, może fajnie by było, o przepraszam, może fajnie by było ponosić sobie ten zegarek.
się nie niszczył. Znaczy, który mógłby się niszczyć w pracy i nie byłoby mi go szkoda. No więc za 60 zł taki oto bajerek i bardzo lubię takie retro zegarki. Więc pomyślałem, czemu nie? Spoko, biorę. No i naprawdę fajny zegarek. Obecnie rzadko go noszę, a to dlatego, że albo noszę Apple Watcha, który nie jest aż tak fajny, jak myślałem, i z chęcią bym go sprzedał. Teraz częściej noszę ten. To jest... No, okej. To nie zwracajcie też uwagi na godziny, bo tu się różnią, nie wszędzie jeszcze przestawiłem. To jest Casio F91W. Kolejny retro klasyk. I ten po prostu, jak go zobaczyłem, to ja wiedziałem, że go kupię. Więc długo się nie sorki. Jest bardzo późno. Długo się nie zastanawiałem. Kupiłem go, nie pamiętam za ile. Chyba za... Nie wiem... Albo 60, albo może nawet nie 40, nie, ale chyba któryś z tych 60 albo 80. I no i co tu o nim powiedzieć, jest to wiele mniejszy niż mój poprzedni. Więc jak ktoś ma mały nadgarstek, to nawet lepiej tego niż tego. No i generalnie jedyne, co jest gorsze w nim w stosunku do W800H, to podświetlenie. Po pierwsze, trzeba nadusić, nie wiem czy teraz zobaczycie, bo jest jasno, nawet nie zobaczycie, trzeba nadusić i przytrzymać, żeby podświetlić tarczę. Sorki. A po drugie, trzymać, żeby było światełko, a światełko jest bardzo słabe, więc ciężko nawet w nocy dostrzec godzinę po podświetleniu. A po drugie, ten większy podświetla się po naciśnięciu. Naciskasz i on świeci przez jakieś tam 2 sekundy. Sprawdźmy. No prawie 2 sekundy. Więc naciskasz i on świeci i to podświetlenie jest lepsze. Godzina, data jest lepiej czytelna, więc, ale tak wydaje mi się, że z tych dwóch i tak wolałbym, wybierałbym ten, bo jest mniejszy i ma taki bardziej retro wygląd. Bardzo mi się one podobają. I kolejna rzecz, kolejny jeszcze mój zegareczek, który posiadam, to jest Casio CA53W, czyli super klasyk. Dawaj. Z kalkulatorkiem. I kupiłem go. Pamiętam, jak byłem mały, to mój kuzyn taki posiadał. Czy on miał oryginalny, czy nie. Ten jest oczywiście w Chinach robiony. I on miał ten zegarek. Ja pamiętam, jak kiedyś u niego byłem i on akurat chyba lekcję odrabiał. I widziałem ten zegarek na jego ręce i mówię, kurde, ale fajowski zegarek. Ale taki bym chciał. I ja pamiętam od tamtego czasu. Wtedy powiedziałem sobie, że kiedyś taki będę miał. Sorki, nie wycinam tego jak ziewam, bo po pierwsze mi się nie chce, a po drugie jak ziewam, to może wy też ziewniecie i wam się oczy zamkną, w końcu filmik zadziała. I tak powiedziałem, że chcę mieć taki zegarek i powiedziałem sobie, kiedyś go sobie kupię. No i kupiłem go całkiem niedawno, bo
pracy używałem, teraz już nie bardzo, ale wcześniej w pracy używałem kalkulatora na telefonie i akurat pewnego dnia telefon mi się rozładował, a miałem ten zegarek. No i jak znalazł kalkulator, się przydał. Więc naprawdę takie retro zegarki, klasyki, to jest must have. No jak ktoś lubi oczywiście, ale bardzo mi się one podobają. Obecnie jeszcze korzystam, jak mówiłem wcześniej, z Apple Watcha, ale powiem wam szczerze, że nie mam iPhone'a, ale spodziewałem się może czegoś więcej po Apple Watchu. W sumie to pewnie też wynika z tego, że ja może nie korzystam z wielu opcji, tam powiadomienia, jakieś napisać SMS-a, czy w sensie podyktować, czy gdzieś tam czasem przedzwonić, no to jest fajny bajer, albo płacenie nim, ale powiem wam szczerze, że jednak jak zakładam takie któryś z tych zegarków, to się tak lepiej czuję niż gdy mam założonego Apple Watcha, więc chyba po prostu zrobię sobie jeszcze miniaturkę, więc chyba po prostu dla mnie to ja wolę chyba klasyki, miniaturki nie zrobię, bo nie mogę chwycić go. Jak już mówiłem, moim ulubionym byłby F91W. Z tego względu, że po prostu chyba najbardziej kojarzy mi się z tymi latami 80., to już bym powiedział. No i ten jego rozmiar, no, po prostu mega, mega świetny jest. Pokażę wam może, jak on siedzi u mnie na ręce. Nie wiem, czy kogoś jeszcze to interesuje, ale muszę się wygadać. Wchodzi coś takiego. Kurde, sorry. Więc tak generalnie on trochę mały jest na moim nadgarstku. Gdzieś może z 2 mm, jakby był większy, byłby kit, ale tak czy inaczej po prostu świetnie leży. No mega, mega, jak z wodoodpornością, a właśnie, bo nie poruszyłem jeszcze kwestii wodoodporności. To jest, one są wodoodporne. One są wodoodporne. Ten jest na 100 metrów. Dobrze patrzę. Gdzie tu jest napisane? No nie ma podane, ale one chyba są wszystkie standardowo na 100 metrów. Jak to wygląda w praktyce, nie wiem, bo jeszcze nie miałem okazji jakoś specjalnie tego przetestować. Raz się chyba kąpałem z zegarkiem, nie wiem. Ten jest na 100 metrów, bo jest napisane. Też nie wiem, jak to wygląda w praktyce. Z tym bym się bał wejść do wody. Znaczy nie bałbym się, no bo nie szkoda mi. To jest w końcu zegarek, narzędzie, tak? Nie jakieś super drogie. Niby jest wodoodporny. Skorzystałbym, sprawdził. Aczkolwiek, tak jak mówię, no nie miałem okazji jeszcze. Cieplej się zrobi, to może gdzieś nad jakąś wodę się pojedzie, to się sprawdzi. I w sumie filmik wyszedł, kręcę 18 minut, ale muszę sporo wyciąć, więc może z jakieś 14-15 minut będzie. Jeśli kogoś to interesowało, to fajnie, cieszę się. A jeszcze mam jakiś jeden zegarek, nie pamiętam, jakiej to jest firmy, może też Casio, ale to taki bardziej elegancki, nie noszę zbytnio, nie wiem, jakoś mnie to, wolę chyba jednak takie klasyczne zegarki.
są dosyć mocno porysowane. Łatwo się rysują, ale plus jest taki, że są niedrogie, więc nie szkoda. Najbardziej wysuszony jest ten. No. Więc to było chyba tyle. W międzyczasie zrobiłem live'a. W międzyczasie, no parę minut live leci. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie więcej takich o niczym, to dajcie znać. Dzięki serdeczne za oglądanie.